Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Jnanati Mirandasya Janagana Salakayam Saksus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Sayam Upa Karamaya Radati Swaparantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalam Shri Guru Vaishnavamsta Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatam Vitam Sajivam Sarvaritam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Sta Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapataru Vischa Kipa Sinduva Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namaho Vishnupadaya Krishna Pistaya Bhutale Shimakti Bhakti Vedanta Swamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesha Shunyavadi Pastacharya Tarane Shri Krishna Namo Mahavaranaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Guratrishe Namaha Namo Vamanyadavaya Govamanyataya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So we're in Kamalesh is going to translate? Yes, Guru Maharaj. We're reading I'm coughing now, 1 second. I think it's Qualities of Krishna 52 was already, I'm not sure. Is that what you have, 52 or 53? I have 52, but 52. 52. Okay. 52. Give me 1 second. Yes, this is a quality of Vishnu Tattva. Vishnu Tattva. Any person who can understand the feelings of all persons and and incidents in all places at all times is called is all cognizant. Go ahead. 52. Wszechświadomy. Wszechświadomą jest nazywana osoba, która może zrozumieć uczucia wszystkich osób oraz wydarzenia wszystkich miejsc i czasów. A nice example of the all cognizant quality of the Lord is described in Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, 11th verse. In connection with Durvasa Muni's
visit to the house of the Pandavas in the forest. Following a calculated plan, Duryodhana sent Durvasa Muni and his 10,000 disciples to be guests of the Pandavas in the forest. Duryodhana arranged for Durvasa and was meant to reach the place of the Pandavas. Just when the Pandavas' lunchtime was ended, so that the Pandavas would be caught without any sufficient means to feed such a large number of guests. Knowing Duryodhana's plan, Krishna came to the Pandavas and asked their wife Draupadi if there were any remnants of food which she could offer to him. Draupadi offered him a container in which there was only a little fragment of some vegetable preparation, and Krishna at once ate it. At that moment, all of the sages accompanying Durvasa were taking baths in the river, and when Krishna felt satisfaction from eating Draupadi's offering, they also felt satisfaction, and their hunger was gone. Because Durvasa and his men were unable to eat anything more, they went without coming into the house of the Pandavas. In this way, the Pandavas were saved from the wrath of Durvasa. Duryodhana had sent them because he knew that the Pandavas would not be able to receive such a large number, and thus Durvasa would become angry and the Pandavas would be cursed. But Krishna saved them from this calamity by his trick and by his all-cognizant quality. Wspaniały przykład tej wszechświadomości Pana jest opisany w Śrimad Bhagavatam w pierwszym kanto, 15 rozdziale, wersecie 11, w związku z wizytą Durvasy Muniego w domu Pandawów w lesie. Zgodnie z rozmyślnym planem, Duryodhana posłał Durvasę Muniego i jego 10 tysięcy uczniów, bo odwiedzili dom Pandawów w lesie. Duryodhana z premedytacją zaaranżował tę sytuację w ten sposób, aby Durvasa i jego ludzie dotarli do miejsca Pandawów w czasie, kiedy ci już będą po obiedzie, tak aby nie mieli oni wystarczających środków do nakarmienia tak wielkiej liczby gości. Znając plan Duryodhany, Krishna przybył do domu Pandawów i zapytał ich żonę Draupadi, czy ma jakieś pozostałości pokarmu, które mogłaby mu ofiarować. Draupadi podała mu naczynie, w którym została jedynie odrobina jakiejś potrawy z warzyw. I Krishna natychmiast to spożył. W tym czasie wszyscy męcy towarzyszący Durvasie kąpali się w rzece. I kiedy Krishna poczuł zadowolenie, przyjąwszy ofiarę Draupadi, oni również poczuli satysfakcję i ich głód odszedł. Ponieważ Durvasa i jego ludzie nie byli w stanie zjeść niczego więcej, odeszli oni bez wstąpienia do domu Pandawów. W ten sposób Pandawowie zostali ocaleni od gniewu Durvasy. Duryodhana posłał ich tam, ponieważ wiedział, że kiedy Pandawowie nie będą w stanie przyjąć takiej, liczby gości, Durvasa bardzo się rozłości i przeknie ich. Ale Krishna dzięki swojej wszechświadomości i poprzez swój trik ocalił ich od tego kłopotu. We read in the Shastra how Durvasa Muni is a portion of Lord Shiva. Czytaliśmy w Shastrach, że Durvasa Muni jest cząstką Pana Shivy. So Lord Shiva is easily pleased and he's also easily angered. Pan Shiva jest łatwo zadowolony, ale także łatwo jest go rozłościć. His personality goes throughout the Vedic literature. I ta osobowość jest opisana w literaturze wedyjskiej. One pastime is how he blessed Radharani. Jedną z takich rozrywek jest, jak on znieważył Radharani. Somehow Radharani was cooking for him. And her cooking was so nice that Durvasa Muni was so satisfied. He said that whoever eats your cooking will be very healthy. Pewnego razu, gdy Radharani gotowała dla niego, to było bardzo pyszne i Durvasa Muni był zadowolony i powiedział, ktokolwiek będzie spożywał ten pokarm, będzie bardzo zdrowy, pobłogosławił w ten sposób. And live a long life. I będzie żył długie życie. But Mother Yasoda heard of that, and so she was always arranging for Radharani to cook for Krishna. I Yasoda to widziała i zawsze ona aranżowała, żeby Radharani zawsze gotowała do Krishny. Number 53.
Ever fresh. Krishna is always remembered and his name is always chanted by millions of devotees, but the devotees never become saturated. Instead of becoming disinterested in thinking of Krishna and in chanting his holy name, the devotees get newer and newer impetus to continue the process. Therefore, Krishna is ever fresh. Not only Krishna himself, but also Krishna's knowledge is ever fresh. Bhagavad Gita was imparted 5,000 years ago and is still read repeatedly by many, many men, and still new light is always found in it. Therefore, Krishna and his name, fame, qualities, everything in relationship with Krishna is ever fresh. 53, wiecznie świeży. Miliony baktów pozostanie pamiętają Krishna i zawsze intonują jego imię, ale mimo to baktowie cię nigdy nie czują przesytu. Zamiast stracić zainteresowanie myśleniem o Krishnie i intonowaniem jego świętego imienia, baktowie otrzymują coraz to nowsze bodźce do kontynuowania tego procesu. Zatem Krishna jest wiecznie świeży. Nie tylko sam Krishna jest wiecznie świeżym, ale taką jest również jego wiedza. Bhagavad Gita, która została przekazana 5000 lat temu, jest nadal bezustannie czytana przez wielu, wielu ludzi i ciągle odnajduje się w niej nowe światło. Zatem Krishna i jego imię, sława, cechy i wszystko, co pozostaje w związku z nim, jest zawsze świeże. So we have that experience also, that reading Bhagavad Gita, there's always something new, some new aspect that enlightens us or enlivens us. I mamy takie doświadczenie, gdy czytamy Bhagavad Gita, zawsze znajdzie się tam jakaś nowa rzecz, jakiś aspekt, który daje nam nową inspirację, ożywia nas. So this is practical. Mahatma Gandhi also said whenever he was feeling some despondency, he would pick up Bhagavad Gita and read one verse and again become happy. I to jest praktyczne. Mahatma Gandhi także mówił, że kiedykolwiek czuł jakiś niepokój, zawsze brał Bhagavad Gita, otwierał, czytał jakiś werset i odczuwał szczęście. All the queens at Dwarka were goddesses of fortune. It is said in the Srimad Bhagavatam, 1st canto, 11th chapter, 29th verse, that the goddesses of fortune were very fickle and restless, so no one can consistently captivate them. Thus one's luck will always change sometimes. Yet the goddess of fortune could not leave Krishna for even a moment when they were residing with him in Dwarka. This means that Krishna's attraction is ever fresh. Even the goddess of fortune cannot leave his company. Wszystkie królowe Dwaraki były boginiami fortuny. W Śrimad Bhagavatam 1 kanto 11 rozdziale w wersecie 33 jest powiedziane, że boginie fortuny są bardzo niestałe i niespokojne, więc nikt nie może zatrzymać ich na dobre. Skutek tego szczęścia jest zawsze zmienny. Jednak kiedy boginie fortuny zdecydowały z Krishną w Dwarace, nie mogły opuścić go nawet na moment. Oznacza to, że czar Krishny jest zawsze świeży. Nawet boginie fortuny nie mogą opuścić jego towarzystwa. So sometimes we read that knowledge and renunciation are not required. The only thing required is bhakti. Czasami czytamy, że wiedza i wyrzeczenie nie jest konieczne. Jedyna rzecz potrzebna dla nas to jest bhakti. But this kind of knowledge about Krishna's greatness, Krishna's opulences, Krishna's pastimes, these are wanted because it'll increase our bhakti. Ale tego rodzaju wiedza, która opisuje wielkość Krishny, jego łaskawość, jego rozrywki, ona jest konieczna, ponieważ dzięki temu nasze bhakti się rozwija. Otherwise, why should a Prabhupada wrote and translated so many books? W innym wypadku, po co Śrila Prabhupada miał pisać i tłumaczyć tak wiele książek? Knowledge of the Lord and his greatness and his opulences, this is in itself bhakti. Ta wiedza o Panu, o jego wielkości, o jego bogactwach, sama w sobie już jest bhakti. Regarding Krishna's attractive features being ever fresh, there is a statement by Radharani in the Lalita Madhava in which Krishna is compared with the greatest sculptor because he is expert in chiseling at the chastity of women. In other words,
Although chaste women may follow the rules and regulations of Vedic principles to become ever faithful to their husbands, Krishna is able to break their stone-like chastity with the chisel of his beauty. Most of the girlfriends of Krishna were married. Because Krishna was their friend before their marriage, they could not forget his attractive features, which were always fascinating to them, even after their marriage. Jeśli chodzi o atrakcyjne, wieczne, świeże cechy Kryszny, to w Lalita Madhava znajduje się pewna wypowiedź Radharani, w której Kryszna został porównany do największego rzeźbiarza, ponieważ jest on ekspertem w cyzelowaniu w czystości kobiet. Innymi słowy, chociaż czyste kobiety mogą przestrzegać zasad i przepisów wedyjskich, aby być zawsze wiernymi swoim mężom, Kryszna jest w stanie rozbić tę ich niezduszoną wierność dłutem swojego piękna. To jest tak, jak rzeźbiarz odupuje dłutem cząstki materiału, w którym rzeźbi, tak Kryszna dłutem swojego piękna redukuje czystość kobiet. Większość przyjaciółek Kryszny były zamężnymi, ale ponieważ Kryszna był ich przyjacielem przed ich małżeństwem, nie były one w stanie zapomnieć jego atrakcyjnych cech, które zawsze pozostały dla nich fascynującymi, nawet kiedy były już mężatkami. Sometimes it is said that a little knowledge is a dangerous thing. Czasami jest powiedziane, że mała wiedza jest niebezpieczną rzeczą. So people with a little poor fund of knowledge, they may hear, oh, Krishna is dancing with others' wives, and then they'll be critical of Krishna. I ludzie o ubogim zasobie wiedzy mogą słyszeć, że Krishna tańczy z żonami innych mężczyzn i będą w ten sposób krytykować Krishna. Because they're judging Krishna according to their mundane morality. Ponieważ osądzają Krysznę zgodnie ze swoją własną przyziemną moralnością. But love of Krishna is beyond any moral or immoral activity. Ale miłość do Kryszny, ona jest ponad każdą moralną czy niemoralną czynnością. Moral and immoral are principles here in the material world, but Krishna is in the spiritual world. We can't bring this the material calculation to the spiritual, to judge Krishna. Ta moralność i niemoralność to się odnosi jedynie do rzeczy materialnych, w świecie tym materialnym, ale w świecie duchowym te rzeczy nie mają miejsca, nie odnoszą się do Krishna. But if we understand Krishna, actually his position, then we'll never criticize him. Ale gdy w rzeczywistości zrozumiemy Krishna i jego pozycję, to nie będziemy go nigdy krytykować. People criticize Krishna because of ignorance. Ludzie krytykują Krishna, ponieważ są w ignorancji. But we have to have this knowledge, and then we won't become victim of that critical mentality. I my musimy mieć tego rodzaju wiedzę, żeby nie paść ofiarą tej krytycznej mentalności. But what is that knowledge? Actually, Krishna is the only Purusha, the only husband for everybody. I czym jest ta wiedza? Że Krishna, on jest jedynym Purusha, jedynym tak naprawdę mężem każdej istoty. Krishna is meant to enjoy everyone, but we take pleasure out of depriving Krishna of his right to enjoy us. Krishna ma prawo, żeby cieszyć się każdym, ale my czerpiamy pewną rodzaju przyjemność, zabierając Krishnie tego prawo do cieszenia się. So we have to give up this foolish mentality and surrender to Krishna fully so that he can see into our heart and use us however he likes. I powinniśmy porzucić tę głupią mentalność i podporządkować się Krishnie, by on mógł nas wykorzystać w jaki sposób tego chce. 54. Satchitananda Vigraha. This means that Krishna's transcendental body is eternal, full of knowledge and bliss. Sat means ever existing for all time and in all places. In other words, all pervading in time and space. Chit means full of knowledge. Krishna has nothing to learn from anyone. He is independently full of all knowledge. Ananda means the reservoir of all pleasure. The impersonalists are seeking to merge into the Brahman, the effulgence of eternity and knowledge. But the major portion of the absolute pleasure, which is in Krishna, is avoided by them. One can enjoy the transcendental blissfulness emerging into the Brahman effulgence if the being freed from the contamination of material illusion, false identification, attachment, detachment, and material absorption. Go ahead.
54 Sacit Ananda Vigraha. Transcendentalne ciało Kryszny jest wieczne, pełne wiedzy i szczęścia. Sat oznacza istniejący wiecznie, w każdym czasie i we wszystkich miejscach. Innymi słowy, wszechprzenikający w czasie i przestrzeni. Chit oznacza pełnię wiedzy. Kryszna nie ma nic do nauczenia się od kogokolwiek. Jest on w pełni niezależny, pełen wiedzy. Ananda oznacza rezerwuar wszelkich przyjemności. I personaliści pragną połączyć się z blaskiem Brahmana, wieczności i wiedzy, ale unikają większej części absolutnej przyjemności, która jest zawarta w Krysznie. Transcendentalnym szczęściem płynące z połączenia się z blaskiem Brahmana można cieszyć się po wyzwoleniu się z zanieczyszczenia materialnego złudzenia, fałszywej identyfikacji, przywiązania, niechęci i zaabsorbowania sprawami materialnymi. So these are the preliminary qualifications of a person who realizes Brahman. It is stated in the Bhagavad Gita that one has to become full of joyfulness. But this Brahman is not exactly joyfulness, but a sense of freedom from all anxiety. Są to początkowe kwalifikacje osoby, która może zrealizować Brahmana. Bhagavad Gita mówi, że należy stać się pełnym radości. Nie jest to radość dosłowna tego słowa znaczeniu, ale poczucie wolności od wszelkich niepokojów. So the impersonalists, in other words, they take it, they have no anxiety, so they think that they're on the spiritual platform. And of course, in one sense, they are. Impersonaliści myślą, że dlatego, że są wolni od niepokoju, to już się znajdują na duchowej platformie i w pewnym sensie już tak są na tej platformie. But because there's no variety there in the Brahman, therefore they're missing the real joy. We say in English also, variety is the spice of life. Variety is the mother of enjoyment. Ale ponieważ nie ma w tym Brahmanie różnorodności, oni brakuje im tej prawdziwej przyjemności, tak jak się mówi, że różnorodność jest matką przyjemności. So Srila Prabhupada is referring to the verse in Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma, Nasochati Nakanchati, Samasavesu Bhutesu, Mad Bhaktim Lavate Param. That when we come to the level of Brahman, then there's no more Brahma Bhuta Prasanatma. Then we become joyful within, and there's no more hankering or lamentation. And then we can begin real devotion. Tak jak jest ten werset z Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma. I to oznacza, że gdy wejdziemy na tą platformę Brahmana, to wtedy stajemy się wolni, wtedy stajemy się radośni i wolni od lamentacji, od niepokoju. Freedom from all anxiety may be the first principle of joyfulness, but it is not actually joyfulness. Those who realize the self or become Brahma Bhuta are only preparing themselves for the platform of joyfulness. That joyfulness can be actually achieved only when one comes into contact with Krishna. Krishna consciousness is so complete that it includes the transcendental pleasure derived from the impersonal or Brahman realization. From the impersonalists, even the impersonalists will become attached to the personal form of Krishna known as Shyama Sunda. Wolność od wszelkich niepokojów może być pierwszą zasadą radości, ale nie jest prawdziwą radością. Ci, którzy realizują duszę jaśń, czyli stają się Brahma Bhuta, jedynie przygotowują się do platformy radości. Ta radość może zostać faktycznie osiągnięta, kiedy ktoś wchodzi w kontakt z Kryszną. Świadomość Kryszny jest tak kompletna, że zawiera ona transcendentalną przyjemność czerpaną z bezosobowej realizacji, czyli realizacji Brahmana. Nawet i personaliści zostaną przyciągnięci do osobowej formy Kryszny, znanej jako Shyama Sundara. So there is example of the like the four Kumaras or Sukadeva Goswami in the womb of the mother. They became attracted to Krishna by connecting with the devotees of Krishna or with the paraphernalia of Krishna. Jest przykład czterech Kumarów, czy Maharaj Parikshit w łonie matki. Jest właśnie tam pokazane, jak oni zostali przyciągnięci do Kryszny, wchodząc w kontakt z wybicielami Kryszny, czy jakiegoś parafernalii związanych z Kryszną. It is confirmed by the statement of Brahma Samhita that the Brahman effulgence is the bodily rays of the Krishna. The Brahman effulgence is simply an exhibition of the energy of Krishna. Krishna is the source of the Brahman effulgence, as he himself confirms in the Bhagavad Gita. Oznajmienie Brahma Samhity stwierdza, że blask Brahmana to cielesne promienie Kryszny.
Blask Brahmana jest jedynie przejawem energii Kryszny. Kryszna jest źródłem blasku Brahmana, tak jak to sam potwierdza w Bhagavad Gita. So we should learn this verse. Where does it confirm this in the Bhagavad Gita? It's in the 14th chapter, text 27. Brahmano hi pratishtaham, where Krishna says, I'm the basis of this Brahman. Jest to werset Bhagavad Gita, który powinniśmy się nauczyć. To jest 14, to 27 werset Brahmano hi pratishtaham, że on mówi, że on jest podstawą tego bezosobowego Brahmanu. From this we can conclude that the impersonal feature of the absolute truth is not the ultimate end. Krishna is the ultimate end of the absolute truth. Z tego możemy wnioskować, że bezosobowa cecha prawdy absolutnej nie jest celem ostatecznym. Ostatecznym celem absolutnej prawdy jest Krishna. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, chapter 15, text 15. Krishna says that he is aham, the Vedanta, the end of all knowledge. Też jest to potwierdzone w 15 wersecie, 15 rozdziału Bhagavad Gita, Savasya Chaham Hiti Sani Vishto. I on mówi, że ode mnie, który przebywam w każdym sercu, pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie. Vaishnav schools, therefore, have never tried to merge into the Brahman effulgence in their pursuit of spiritual perfection. They accept Krishna as the ultimate goal of self-realization. Therefore, Krishna is called Param Brahma, the Supreme Brahman, or Parameshvara, the Supreme Controller. Sri Yamunacharya has prayed as follows. My dear Lord, I know that the gigantic universe and gigantic space and time within the universe are covered by the 10 layers of the material elements, each layer 10 times larger than the previous one. The three modes of material nature, the Garbhadakshay Vishnu and Ikshiradakshay Vishnu and the Mahavishnu are beyond them. And beyond them, the spiritual sky and his spiritual planet is known as Vaikunthas and the Brahman effulgence in that spiritual sky. All of these taken together are nothing but a small exhibition of your potency. Dlatego w swoim dążeniu do doskonałości duchowej członkowie szkoły Vaishnava nigdy nie usiłują połączyć się z blaskiem Brahmana. Za cel swojej ostatecznej realizacji duchowej przyjmują oni Krishnę. Dlatego Krishna jest nazywany Parabrahmanem, najwyższym Brahmanem, albo Parameshwarą, najwyższym kontrolerem. Sri Yamunacharya modli się w następujący sposób. Mój drogi Panie, wiem, że potężny wszechświat i potężna przestrzeń i czas wewnątrz tego wszechświata są przykryte przez 10 powłok elementów materialnych. I każda z tych powłok jest 10 razy większa od poprzedniej. Trzy siły materialnej natury, Garbhodakasha i Vishnu, Kshiradakasha i Vishnu, Mahavishnu, a poza nimi niebo duchowe i jego planety duchowe, znane jako Vaikunthy i blask Brahmana, w tym niebie duchowym. Wszystkie z nich wzięte razem są jedynie niewielkim przejawieniem Twojej mocy. But this kind of knowledge is welcome, is valuable for us because it will increase our faith in Krishna. And this is what we're trying to do. We're trying to become fully faithful to the Lord. I tego rodzaju wiedza jest chciana. Ona jest potrzebna, ponieważ ona zwiększy naszą wiarę w Krishna. I to właśnie, czego my chcemy, żeby nasza wiara w Krishna się zwiększyła. Therefore, our principle is we should accept everything favorable to increase our devotional service and reject everything which is unfavorable to our devotional service to Krishna. I właśnie jest ta zasada, że należy przyjąć wszystko, co jest korzystne dla świadomości Kryszny i odrzucić to, co jest niekorzystne dla świadomości Kryszny. So that requires some sincerity on our part and some, you can say, determination to only accept things favorable for our devotional service. I to wymaga pewnej szczerości z naszej strony i determinacji, by przyjmować tylko te rzeczy, które są korzystne dla naszej służby oddania. Because since time immemorial, our own mind has been our enemy, and it's taking us away from Krishna. Ponieważ od czasów niepamiętnych nasz umysł jest naszym wrogiem i on odciąga nas od Krishny. Therefore, some struggle is involved to overcome the mind and senses. Dlatego jest tam pewne zmaganie, by przezwyciężyć umysł i zmysły. But Krishna says, if we worship him, he'll give us the intelligence that we can do that.
I Krishna mówi, że jeżeli będziemy go wielbić, on da nam inteligencję, w jaki sposób to zrobić. Dhammi Buddhi. He says the Dhammi Buddhi. And Buddhi is intelligence, and the Dhammi means I give you. Tesham sarata yuktanam bhajatam priti purvakam the Dhammi Buddhi yogam tam. That if you worship Krishna sincerely, he'll give you the intelligence how you can overcome your mind and senses. Krishna to mówi do Dhammi Buddhi, że on dam na tą inteligencję. Jeżeli będziemy go szczerze wielbić, on dam na tą inteligencję, w jaki sposób możemy do niego przyjść. So in this way, although the devotee has so much knowledge, he's never proud. Oh, I'm very learned. I z tego powodu, gdy wielbiciel ma tak tyle wiedzy, tak wiele wiedzy, on nie jest nigdy dumny, że jest tak uczony. Well, why he's never proud? Because he knows that whatever knowledge I have, or whatever qualities I have, is simply Krishna's mercy. A dlaczego on nie jest dumny? Ponieważ on wie, że jakąkolwiek ja mam wiedzę, jakąkolwiek ja zdobyłem doświadczenie, to to wszystko jest łaską Kryszny. We saw with Srila Prabhupada that he was very humble on his own account. And he used to say, the only qualification I have is I took the order of my spiritual master very seriously. Widzieliśmy na przykładzie Śla Prabhupada, że on odnośnie siebie samego był bardzo pokorny i mówił, że jedyną kwalifikacją, jaką posiadam, to jest to, że przyjąłem polecenie swojego mistrza duchowego bardzo poważnie. That's a good qualification. We should take the order of Śrīla Prabhupāda as our life and soul so that we can become very dear to Krishna. I to jest bardzo dobra kwalifikacja. Powinniśmy przyjąć to polecenie mistrza duchowego jako życie i duszę i wtedy stajemy się bardzo drodzy Krysznie. Any questions so far? Czy są jakieś pytania odnośnie tego, co było powiedziane? Okay, 55. Possessing all mystic perfections. There are many standards of perfection. The highest material perfections obtained by perfect yogis are listed as 8. To become the smallest of the small, to become greatest of the great, etc. All of these material perfections, as well as all spiritual perfections, can be found fully in Krishna's personality. 55. Posiadanie wszelkich doskonałości mistycznych. Jest wiele standardów doskonałości. Najwyższe doskonałości materialne osiągane przez doskonałych joginów są wyliczane w liczbie 8. Stanie się mniejszym od najmniejszego, stanie się większym od największego i tak dalej. Wszystkie te materialne doskonałości, jak również wszelkie doskonałości duchowe, w pełni znajdują się w osobie Kryszny. Therefore the devotee has no interest to try to acquire these kind of mystic perfections because all he needs is to have Krishna's support. And then he doesn't need these other perfections. I też wielbiciel nie jest zainteresowany, żeby osiągnąć jakiekolwiek te mistyczne doskonałości. Jedyne, czego wielbiciel potrzebuje, to mieć wsparcie Kryszny i dlatego on nie potrzebuje tych różnych mocy. And we see practically the yogis, they get so much power, they may become proud. I też widzimy w praktyce, gdy jogini stają się bardzo potężni, oni mogą stać się bardzo dumni. Then instead of surrendering to Krishna, they compete with Krishna. I zamiast podporządkować się Krysznie, oni chcą z nim współzawodniczyć. But we're not interested in yogic perfections. My nie jesteśmy zainteresowani doskonałością jogi. But sometimes they may come to assist us if Krishna wants. Ale te rzeczy mogą czasami się pojawiać, by nam asystować, jeżeli Krishna tego chce. Okay. Krishna's inconceivable potencies, 56. Krishna is present everywhere, not only within the universe, not only within the heart of all living entities, but also within every atom. In the prayers of Queen Kunti, we find mention of the inconceivable potency of Krishna. While Krishna was talking with Kunti, he simultaneously entered the womb of Uttara, who was in danger due to the atomic weapon of Ashwatthama. Krishna can illusion even Lord Brahma and Lord Shiva. He can protect all surrendered devotees from the reactions of sinful activities. These are some of the examples
of inconceivable potencies. 56. Niepojęte moce Kryszny. Kryszna jest obecny wszędzie, nie tylko wewnątrz tego wszechświata, nie tylko wewnątrz serc wszystkich żywych istot, ale również w każdym atomie. Zmiankę o tych niepojętych mocach Kryszny znajdujemy w modlitwach Kunti. Kiedy Kryszna rozmawiał z Kunti, jednocześnie wszedł w łono Uttary, która znajdowała się w niebezpieczeństwie z powodu atomowej broni wyrzuconej przez Aśwatthamę. Kryszna może poddać złudzeniu nawet Pana Brahmę czy Pana Siwę, a wszystkie podporządkowane dusze może chronić od reakcji ich grzesznych czynności. Oto niektóre przykłady jego niepojętych mocy. We may be doubtful in thinking Krishna is so great. Why will he bother with me? I'm just a tiny little jiva. Możemy mieć wątpliwości, że Krishna jest tak potężny, dlaczego on będzie zajmował się mną? Ja jestem tak małą, nieznaczną dziwą jedynie. No, but because we were mentioning yesterday how Krishna's primary qualification is he's bhakta vatsal. So if we become Krishna devotee, then he will become our friend. He will take help us personally. Ale jak wczoraj rozmawialiśmy, że jedną z głównych cech Kryszny jest bhakta vatsal. Jeżeli staniemy się wielbicielem Kryszny, on będzie osobiście nas chronił, opiekował się nami. And we need his help because otherwise we become proud. I my potrzebujemy jego pomocy, bo w innym wypadku staniemy się dumni. Just like nobody from the material side can overcome lust without Krishna's help. Tak jak nikt po stronie materialnej nie jest w stanie przezwyciężyć pożądania bez pomocy Kryszny. But if Krishna is favorably inclined to us, then the lust becomes very insignificant to us. Ale gdy Krishna staje się do nas przychylnie nastawiony, to to pożądanie staje się dla nas czymś bardzo nieznacznym. The whole material world is moving under this principle of attraction, man and woman, but the devotee, he's able to transcend that by the mercy of the Lord. Cały świat materialny opiera się na tej atrakcji pomiędzy kobietą i mężczyzną, ale wielbiciel dzięki łasce Krishny jest w stanie wznieść się ponad to. So we should analyze ourselves honestly and see how we're advancing. If we're still addicted to lusty affairs, then we can understand that we're neophytes and we should be very humble and try our best to make progress from that position. I każdy powinien analizować siebie, zobaczyć na jakiej jest pozycji. Jeżeli my nadal czujemy to pożądanie, tą atrakcję, znaczy, że nie jesteśmy za bardzo zaawansowani, że jesteśmy jeszcze neofitami i powinniśmy z tego momentu robić postęp. And we should learn to chant to Krishna in that mood that I'm very fallen and without your help, Krishna, I'll have to stay in this material world birth after birth. Powinniśmy wołać do Kryszny, intonować: Kryszna, jestem bardzo upadły i bez Twojej pomocy nie jestem w stanie wydostać się z tego świata materialnego. Then with that mentality, we can chant sincerely and Krishna will be attracted. I z tą mentalnością możemy szczerze intonować i Kryszna będzie wtedy czuł atrakcję do nas. If a Prabhupada taught us, we should cry like the baby for the mother, very sincerely, please Krishna, pick me up and place me as an atom at your lotus feet. I Prabhupad mówił, że powinniśmy się bardzo szczerze modlić Krysznę w taki sposób: proszę Krishna, weź mnie ze sobą i umieść mnie jako jeden z atomów u Twoich lotosowych stóp. Śrī Rūpa Goswāmī therefore offers his obeisances unto Krishna by saying, Krishna, who is present as a human being, as his mere shadow, the whole material nature. He has expanded himself into so many cows, calves, and cowherd boys, and he has again manifested himself and all of them as the four-handed Narayan. He has taught millions of Brahmas self-realization, and thus he is worshipable not only by the heads of all universes, but by everyone else also. Therefore, let me always accept him as the Supreme Personality of Godhead. Dlatego Śrī Rūpa Goswāmī ofiarowuje Krysznie swoje pokony, mówiąc: ta cała materialna natura jest jedynie cieniem Kryszny, który obecny jest tutaj jako ludzka istota. Rozszerzył się on w tak wiele krów, cieląt i chłopców, pasterzy i ponownie zamanifestował się w nich wszystkich jako szczodenki Narayana.
Nauczył samorealizacji miliony bram i dlatego jest on czczony nie tylko przez głowy wszystkich wszechświatów, ale również przez każdego innego. Dlatego zawsze będę przyjmował go za najwyższą osobę Boga. So here sometimes we hear that we should follow the residents of Vrindavan. So Rupa Goswami is the resident of Vrindavan. He's a Manjari assisting in the loving affairs of Radha and Krishna. So we should follow him in this conclusion here that he's giving us. I czasami słyszymy, że powinniśmy podążać za mieszkańcami Vrindavan. I Rupa Goswami jest takim mieszkańcem Vrindavan. On jest Manjari, on asystuje w rozrywkach Radha Kryszny i powinniśmy podążać za tą konkluzją, którą on tutaj nam daje. So this is our path. Mahajana Yena Katasa Panta. We follow in the footsteps of the great souls like Rupa Goswami. I to jest nasza ścieżka. Podążamy w ślady wielkich wielkich dusz, jak Rupa Goswami. But there's two things. One is following in the footsteps and one is imitating. Ale są dwie rzeczy. Jedna jest podążanie w ślady, a druga imitowanie. We follow in the footsteps. We don't imitate. Jeżeli my podążamy w ślady, to wtedy nie imitujemy. When Indra was defeated by Krishna in the matter of taking the Parajati plant from heaven, Narada met Indra and criticized him. O Indra, great king of heaven, Krishna has already defeated Lord Brahma and Lord Shiva, so what can be said of an insignificant demigod like you? Narada Muni, of course, was criticizing Indra jokingly, and Indra enjoyed it. In Narada's statement, it is confirmed that Krishna was able to illusion even Lord Brahma and Lord Shiva as well as Indra. So there is no question of Krishna's power to do the same to lesser living entities. Kiedy Krishna pokonał Indrę podczas zdobywania kwiatu Parijata z planet niebiańskich, Narada spotkał wówczas Indrę i skrytykował go. O Indro, wielki król niebios, Krishna już pokonał pana Brahmę i pana Shivę, więc co można powiedzieć o takim nieznacznym półbogu jak ty? Narada mówi oczywiście krytykował Indrę w żartach i Indra cieszył się tym. Oznajmienie Narady potwierdza, że Krishna był w stanie poddać uczeniu nawet pana Brahmę i pana Shivę, jak również Indrę. Więc nie ma kwestii co do tego, że Krishna posiada taką samą moc odnośnie mniejszych żywych istot. So similarly, Krishna has illusioned us, but he doesn't even do that directly. He does it through his agent, the Mahamaya. Podobnie Krishna nas poddał iluzji, ale on nie musi robić tego bezpośrednio. On ma swoich agentów, tak jak Mahamaya. But if we surrender to Krishna sincerely, then he'll personally help us overcome this Maya. Ale jeżeli podporządkujemy szczerze się Krishnie, on bezpośrednio pomoże nam przezwyciężyć tą Maya. Therefore, it's stated that Krishna doesn't very readily give pure devotion. Dlatego jest też oznajmione, że Krishna bardzo rzadko daje komuś czyste oddanie. Because that means he has to get directly involved with us. Ponieważ to oznacza, że on musi bezpośrednio być zaangażowany z nami. Otherwise he can just leave us to his agent, Maya. W innym wypadku może nas po prostu zostawić swoim agentom jak Mai. So in order to become a devotee, it's not so easy. Therefore, we have to follow very strictly all the principles and beg for the mercy of the Lord. I żeby być wielbicielem, to nie jest takie łatwe, dlatego ściśle powinniśmy podążać za zasadami, regulacjami i prosić i błagać o łaskę Pana. A description of Krishna's power in minimizing the suffering of sinful reactions is given in the Brahma Samhita as follows. Beginning from the great king of heaven down to the ant, everyone is undergoing the reaction of past deeds. But a devotee of Krishna is relieved from such reactions from such reactions by the grace of Krishna. W Brahma Samhicie jest dany następujący opis mocy Kryszny, jako minimalizującej cierpienia będące skutkami grzechu. Począwszy od wielkiego króla niebios aż do mrówki, każdy odbiera reakcję swoich grzesznych czynów, ale dzięki łasce Kryszny jego bhakta jest wolny od takich reakcji. This was clearly proved when Krishna went to the place of Yamaraj, the lord of death, to reclaim the dead sons of his teacher. Krishna's teacher had requested him to bring back his dead son. And to do so, Krishna went to the place of Yamaraj
to claim all those souls who have been brought there by Yamaraj and being kept under his control. Krishna immediately ordered Yamaraj, be benefited by my order and return those souls unto me. The purport of this incident is that even a person who is under regular principles of the law of nature and is therefore punished by Yamaraj under those laws can be granted complete immunity by the grace of Krishna. Zostało to wyraźnie udowodnione, kiedy Krishna udał się do siedziby Yamaraja Pana Śmierci, by odzyskać zmarłego syna swojego nauczyciela. Nauczyciel Krishna poprosił go, aby przyprowadził mojego zmarłego syna i w celu uczynienia tego Krishna udał się do siedziby Yamaraja, aby zażądać tej duszy, która została tam przywiedziona przez Yamaraja i była trzymana pod jego kontrolą. Krishna natychmiast rozkazał Yamarajowi: bądź błogosławiony moim poleceniem i zwróć mi tę duszę. Znaczenie tego incydentu jest takie, że nawet osoba, która jest pod wpływem praw natury i dlatego odpowiednio do tych praw podlega karze Yamaraja, dzięki łasce Kryszny może zostać całkowicie uniewinniona. So this should be our meditation. What is the easiest way? What is the fastest way I can get the grace of Krishna, the mercy of Krishna? I to powinno być naszą medytacją. Jaka jest najlepsza, najszybsza, najłatwiejsza droga, żeby zdobyć łaskę Kryszny? We've been talking on this point previously. We know that the easiest way to get this grace of Krishna is to serve the devotee of Krishna. I rozmawialiśmy o tym wcześniej, że najlepszym sposobem, żeby zdobyć łaskę Kryszny, jest poprzez służenie Jego wielbicielom. So everybody recognizes that Srila Prabhupada was the pure devotee of Krishna. So if we please Srila Prabhupada, then we can be sure that Krishna will be pleased with us. I każdy to jest w stanie zobaczyć, że Srila Prabhupada jest czystym wielbicielem Kryszny. I jeżeli będziemy starać się zadowolić Srila Prabhupada, to Krishna na pewno będzie z nas zadowolony. So how can we please Srila Prabhupada? By cooperating together, by pushing on this movement, by preaching. Jak możemy zadowolić Srila Prabhupada? Współpracując ze sobą nawzajem, popychając ten duch, nauczając. Or trying our best to follow these principles by chanting every day without failing the assigned rounds we have to chant. Poprzez przestrzeganie zasad i regulacji, poprzez intonowanie 16 określonej liczby rund bez żadnej, żeby to robić regularnie i nie mieć żadnego ubytku w tym. So we know all these things are pleasing to Srila Prabhupada, and if Prabhupada is pleased with us, then we can be sure that Krishna is pleased with us. I wiemy, że te rzeczy zadowalają Srila Prabhupada. I gdy Srila Prabhupada jest zadowolony, to możemy mieć pewność, że Krishna także jest zadowolony. Krishna's inconceivable potencies have been described by Sukadeva Goswami as follows. Krishna is bewildering my intelligence because although he is unborn, he has appeared as the son of Nanda Maharaj. He is all-pervading, but still he is held in the lap of Yasoda. In spite of his being all-pervading, he has become limited by the love of Yasoda. Limited. Although he has innumerable forms, still he is moving as one, Krishna, before his father and mother, Nanda and Yasoda. In the Brahma Samhita, also it is stated that although Krishna is eternally living in Goloka Vrindavan, his transcendental abode, he is still present everywhere, even within the atoms. Shukadeva Goswami w następujący sposób opisał niepojęte moce Kryszny. Kryszna oszałamia moją inteligencję, ponieważ chociaż jest nienarodzony, pojawił się jako syn Nanda Maharaja. Jest on wszechprzenikający, a pomimo to siedzi na kolanach Jasiody. Mimo swojej wszechprzenikalności został ograniczony przez miłość Jasiody. Chociaż ma niezliczone formy, to pomimo to porusza się jako jeden Kryszna przed swoim ojcem i matką, Nandą i Jasiodą. W Rama Samhicie jest również powiedziane, że Krishna wiecznie przebywa na Goloce Vrindavanie, w swojej transcendentalnej siedzibie. Mimo to jest obecny wszędzie, nawet w każdym atomie. Well, Krishna is free to everyone, because everyone is his part and parcel. He is not against anyone, but it's up to us whether we want to get Krishna's mercy or not. Krishna jest jednaki wobec każdego. Każdy jest jego malutką cząsteczką i to jedynie od nas zależy, w jaki sposób my dostaniemy łaskę Krishny.
Just like the sun giving its rays in every direction, but if someone stays in the closet in the dark, it's not the sun's fault. Tak jak słońce, ono rozprzestrzenia swoje promienie wszędzie dookoła, ale jeżeli ktoś stoi w jakimś zaułku, w cieniu, to nie jest wina słońca, że on tych promieni nie dostaje. So this is our disease. We stay in the darkness and then we curse that there's no light. I to jest naszą chorobą. My pozostajemy w ciemności i my przeklinamy, że nie ma tam światła. We have to come out to the light of Krishna, especially through his holy name. Musimy wyjść do tego światła Kryszny, szczególnie w formie jego świętego imienia. Number 57. Krishna's body generates innumerable universes. In the 10th canto, 14th chapter, 11th verse of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma says, my dear Lord, false ego, intelligence, mind, sky, air, fire, water, and earth are the material ingredients of this universe, which can be compared to a gigantic pot. In the gigantic pot, my body is of insignificant measurement. And even though one of the many universes is created by me, innumerable universes are coming and going from the pores of your body, just as atomic particles are seen flickering in the sunlight. I think I am very, very insignificant before you. I am therefore begging your pardon. Please be merciful towards me. 57. Ciało Kryszny wytwarza niezliczone ilości wszechświatów. W 10 kanto, 13 rozdziale, 11 wersecie Śrimad Bhagavatam, Pan Brahma mówi: mój drogi panie, fałszywe ego, inteligencja, umysł, niebo, powietrze, ogień, ziemia i woda są materialnymi składnikami tego wszechświata, który może zostać porównany do ogromnego naczynia. W tym ogromnym naczyniu moje ciało jest nieznacznych rozmiarów. I chociaż jeden z tych wielu wszechświatów został stworzony przeze mnie, to z porów twojego ciała wychodzą niezliczone ilości wszechświatów, niczym atomowe cząsteczki migające w świetle słonecznym. Myślę, że jestem bardzo, bardzo nieznaczny przed tobą. Dlatego proszę o twoje przebaczenie. Proszę, bądź łaskawy dla mnie. Lord Brahma goes on to say there that others may say they know Krishna, but I'll never say I know Krishna, because how can anyone know Krishna? He's too gigantic. I Brahma dalej mówi, że inni mogą twierdzić, że znają Krishna, ale ja nigdy nie będę w stanie z tego stwierdzić, że ja znam Krishna, ponieważ Krishna jest tak ogromny. We know the pastime how Brahma stole the cows and calves, cowboys, the cowherd boys and the calves, and kept them in a cave. And then when he turned around again, he saw they were still there. He was completely surprised. Znamy tą historię, gdy Brahma porwał krowy cielęta, chłopcy pasterzy, i schował je w jaskini, ale gdy wrócił, zobaczył, że oni nadal tam są i był bardzo oszołomiony z tego powodu. How are they still there? Because Krishna expanded himself into so many calves and cowherd boys. W jaki sposób oni tam ciągle byli? Ponieważ Krishna sam ekspandował w tak wiele krów i chłopców pasterzy. So here Krishna is praying. I mean, Brahma is praying that others may see, they can understand you, but I see that I'm very insignificant, tiny. How can I possibly know you? I tutaj Brahma się modli w ten sposób, że inni mogą twierdzić, że są w stanie cię zrozumieć, ale ja, jako nieznaczna, mała istota, w jaki sposób ja mogę cię pojąć? So no one can know Krishna except how he agrees to show himself to them. Nikt nie może poznać Kryszny oprócz tego, w jaki sposób Kryszna sam im się objawi. Well, he shows himself most fully to Radharani. Therefore, we consider Radharani as the best devotee of Krishna. I najbardziej w pełni on się objawia Śrimati Radharani, dlatego my uznajemy Radharani za największą wielbicielkę Kryszny. Therefore, Lord Chaitanya has advised us to follow Gopi Padapanga, to follow in the mood of the gopis, and the head gopi is Radharani. Tylko Pan Chaitanya naucza nas, byśmy podążali w ślady gopi, i główną gopi jest Śrimati Radharani. If one takes account of only one universe, he will find so many combinations of wonderful things within. And because there are innumerable planets, innumerable residents, and places of demigods, the length and breadth of the universe
is 400 million miles by 400 million miles, and it is infested with many unfathomable regions known as patalas, or downward planetary systems. Although Krishna is the origin of all this, he can always be seen in Vrindavan exhibiting his inconceivable potencies. So who can adequately worship such an all-powerful Lord possessed of such inconceivable energies? Nawet jeśli weźmie się pod uwagę tylko jeden wszechświat, to znajdzie się wewnątrz niego tak wiele kombinacji wspaniałych rzeczy. Jako że znajdują się w nim niezliczone planety, niezliczone rezydencje i siedziby bogów. Średnica tego wszechświata wynosi 4 biliony mil i we wszechświecie tym znajduje się wiele, wiele niezbadanych regionów, takich jak regiony Patala, czyli niższe systemy planetarne. Chociaż Krishna jest źródłem tego wszystkiego, może on również być widziany we Vrindavanie, oprawiający swoje niepojęte moce. Więc kto może odpowiednio uczcić takiego wszechpotężnego Pana, posiadacza takich niepojętych mocy? So other monistic paths may give some idea that God is great, but nobody is giving information like this, how God is great. Więc inne monistyczne ścieżki mogą dać pewne idee, że Bóg jest wielki, ale nikt nie jest w stanie dać tak dokładne informacje, w jaki sposób Bóg jest wielki. The Lord has saved the Vedas in the form of a fish. He has borne the whole universe on his back in the form of a tortoise. He has picked up his earthly planet from the water in the form of a boar. He has killed Hiranyakashipu in the form of Nrisinga. He has cheated Maharaj Bali in the form of Vamana. He has annihilated all the dynasties of the Kshatriyas in the form of Parasurama. He has killed all the demons in the form of Lord Rama. He has accepted the great plow in the form of Balaram. He has annihilated all the atheistic persons in the form of Kalki. And he has saved all the poor animals in the form of Lord Buddha. These are some of the descriptions of the incarnations emanating from Krishna. And from Srimad Bhagavatam, it is understood that innumerable incarnations are always coming out from the body of Krishna, just like waves in the ocean. No one can even count how many waves there are. And similarly, no one can count how many incarnations are coming from the Lord's body. 58. Oryginalne źródło wszystkich inkarnacji. Jayadeva Goswami opisał swoje Gita Govindzie w ten sposób. W swojej formie ryby Pan ocalił Wedy, a w formie żółwia nosił cały wszechświat w swoim grzbiecie. W formie dzika podniósł tę ziemską planetę z wody, a w formie Nrisimhy zabił Hiranyakashipu. W formie Vamany oszukał Maharaja Bali. W formie Parashurama zniszczył wszystkie dynastie kszatriów. W formie Pana Ramy zabił wszystkie demony. W formie Pana Balaramy przyjął wielki pług. W formie Kalki niszczy wszystkich ateistów, a w formie Pana Budda ocali wszystkie biedne zwierzęta. Oto niektóre opisy inkarnacji emanujących z Kryszny. A też Imad Bhagavatam dowiadujemy się, że z ciała Kryszny zawsze wychodzą niezliczone ilości inkarnacji, niczym fale w oceanie. Nikt nawet nie jest w stanie zliczyć ilości tych fal. I podobnie nikt nie może zliczyć, jak wiele inkarnacji pochodzi z ciała Pana. Therefore we're chanting Hare Krishna and asking the Lord, please engage me in your service. Dlatego intonując Hare Krishna, my też prosimy Pana, proszę zaangażuj mnie w służbę dla siebie. Okay, any questions, comments? Czy są jakieś pytania albo komentarze? Hare Krishna Guru Maharaj, there is one question from yesterday from Mataji Anna. She is asking, Hare Krishna, please accept my obeisances. What if after chanting japa, I am not feeling happy? Does it mean that I am doing something wrong? I am feeling happy after kirtan and after association with devotees, but I'm not feeling happy after japa. What to do in this case? Pytanie brzmi, że co, jeżeli nie czuję przyjemności po intonowaniu, podczas intonowania japa. Ja czuję szczęście, gdy jestem w kirtanie, gdy przebywam z wielbicielami, ale to, czy to znaczy, że gdy nie czuję tej przyjemności podczas japa, to robię coś niewłaściwie? So, yeah, it's true that the acharyas have emphasized kirtan as the
is the quickest way to get a higher taste. I też jest prawdą, że acharyowie polecają kirtan jako najlepszy, najszybszy sposób, by otrzymać wyższy smak. But sometimes it's not possible to have kirtan because if we're alone, like now, we're locked down because of this virus. Ale czasami jest niemożliwe, by mieć kirtan, gdy jesteśmy teraz sami, ponieważ nie możemy się spotykać z powodu tego wirusa. So we were in Japan and we wrote to Srila Prabhupada at one point that Prabhupada, we can't have kirtan because the walls are very thin like paper and the neighbors will complain that if we start chanting and dancing, they'll become disturbed. I gdy byliśmy pewnego razu w Japonii, to my mówiliśmy Śla Prabhupadzie, że Śla Prabhupad, my tutaj w Japonii możemy mieć dobrego kirtanu, ponieważ ściany są bardzo cienkie i sąsiedzi oni będą bardzo zaniepokojeni, gdy będziemy głośno intonować. So he wrote us back that we can maintain our Krishna consciousness simply by doing japa. I Śla Prabhupad nam odpowiedział, że możemy utrzymać naszą świadomość Kryszny jedynie poprzez intonowanie japa. So we have to learn how to chant with more enthusiasm. I powinniśmy nauczyć się, jak intonować z większym entuzjazmem. Enthusiasm is the key. Entuzjazm jest kluczem. So it's a little harder. We're alone. We're chanting on our beads. We may not feel so enthusiastic, but the more we feel enthusiastic to chant the name of the Lord, the more the Lord will reciprocate with us. I to może nie być łatwe, gdy jesteśmy sami i próbujemy intonować na naszych koralach, ale gdy będziemy mieli, im więcej tego entuzjazmu będziemy mieli, by intonować, to wtedy Pan będzie nam się bardziej odwzajemniał. This is practical. If someone approaches us very enthusiastically, then naturally we'll take interest. To jest bardzo praktycznie, gdy ktoś do nas się zbliża bardzo entuzjastycznie, naturalnie my się zaczniemy interesować tą osobą. Well, Krishna is a person also. If we chant his name with enthusiasm, then he'll be attracted. Krishna także jest osobą i gdy będziemy intonować jego imię z entuzjazmem, on będzie przyciągany. But the other side is, we should try to get association with devotees in a kirtan and to accept their association for hearing and discussing philosophy. That we should try for also, just like now, you come to the association. Ale też jest ta druga strona, że powinniśmy także starać się mieć towarzystwo wielbicieli, by mieć razem kirtan, a także mieć to towarzystwo, by móc od nich słuchać i dyskutować filozofię, tak jak teraz to robimy. So I'm also feeling enthusiastic because of your association. Ja także czuję entuzjazm dzięki waszemu towarzystwu. We don't minimize the importance of the devotee association. My nie minimalizujemy ważności towarzystwa wielbicieli. We should pray to Krishna, please give me association with devotees. Powinniśmy modlić się do Krishny, proszę daj mi towarzystwo wielbicieli. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? I don't see Mother Nitya Priya anymore. She's not attending me. Czy ktoś wie, co się dzieje z Mataji Nitya Priya, bo jej tutaj nie ma? Guru Maharaj, she has some issues with internet. So as soon as she will fix it, she will come. But she is present on Skype. So she's here in your lecture. Oh, I see. Okay, anyone else then? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? We'll stop here and we'll see you on Wednesday. Yes. To tutaj zakończymy i do zobaczenia w środę. Gaur Premananda. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol.
Hare Krishna. 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 Hare